bo to tylko wydatek, ale tak naprawdę, szanowni państwo, chodzi nam o to, żeby po pierwsze zbadać, jak to rzeczywiście wygląda na osiedlach wielorodzinnych, jeśli chodzi o segregację. My mamy informacje od usługodawcy, czyli od przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, że śmieci są słabo segregowane ogólnie, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej mam duży problem z tym, więc chcielibyśmy też ten system w pewien sposób sprawdzić, zmierzyć, zważyć, zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Będziemy mieli podgląd nie tylko przedsiębiorstwo, ale także i urząd na to, w jakim tempie się zapełniają pojemniki, w jaki sposób są zapełniane, jak jest segregowany ten odpad, że tak powiem, u źródła, czyli w domach, jak później jest to odbierane, jak często, z jaką też częstotliwością te samochody kursują po mieście. No i najważniejsze na koniec to też wskazanie mieszkańcom, tym, którzy nie segregują, że jest łatwo to wychwycić, że w sytuacji, w której śmieci, które oni rzucają w worku z QR-kodem, nie odpowiadają zasadom, które są określone przez rząd przecież, bo to ustawą jest wprowadzone co do kwestii segregacji śmieci, to te śmieci łatwo przypisać do właściciela i jest możliwość też nałożenia wtedy kary. Ale także nie wszyscy razem odpowiadają grupowo za to, że jedna osoba źle segreguje, tylko indywidualnie ta osoba, która źle przykłada się do tego obowiązku, który ma, będzie ponosiła odpowiedzialność. Jaka jest skala tego zjawiska? Skala zjawiska, tak jak mówiłem, dotyczy nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnie, czyli tak popularnie rzecz biorąc bloków. Tam mamy największy problem, bo w jednorodzinnej zabudowie praktycznie ta segregacja, może nie jest modelowa, ale następuje na poziomie takim, który pozwala nam wypełnić te unijne wymagania, bo te unijne wymagania też co roku rosną. Państwo wiecie, 50, 60, 70% recyklingu musi być spełnione, a tak naprawdę wszystko to, co nie zostanie poddane recyklingowi, trzeba spalić, bo nie można już od praktycznie 2 lat składować tych rzeczy na składowisku, więc rośnie liczba, wzrosła lawinowo liczba tego, czy też masa tego RDF-u do spalenia i koszty niestety miasta, co się przekłada na mieszkańców, również wzrosły bardzo, bardzo wysoko. Od kiedy to będzie działać? Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku pojawią się pierwsze pojemniki i system zacznie działać, aczkolwiek zakładamy, że przełom tego i przyszłego roku to jest ta docelowa wartość, gdzie będziemy mogli już realnie spojrzeć na wyniki systemu, czyli jak to wygląda. Jak to będzie wyglądało w praktyce? W praktyce będzie wyglądało to tak, że każdy administrator obiektu czy też wspólnota mieszkaniowa otrzyma QR-kody przypisane dla odpowiedniego mieszkańca, który zadeklarował uczestnictwo w systemie odbioru śmieci. Ten QR-kod będzie naklejony na worek ze śmieciami, bądź też będzie też przypisany do bioodpadów i każda osoba, która będzie chciała wyrzucić do tego pojemnika swoje odpady, będzie musiała ten QR-kod zeskanować przy zbiorniku, który się tym będzie zajmował. Gdzie pierwsze pojemniki się pojawią? To już chyba zależy od dostawcy, ale zakładamy, że tak zwane małe ciche to będzie to modelowe osiedle, gdzie 2 takie gniazda staną i tam chcemy, żeby pierwsze te dane miarodajne, bo to już będzie w całym osiedle wtedy tym systemem ujęte, żeby te miarodajne dane do nas trafiły. A ta odpowiedzialność, to co to znaczy? Odpowiedzialność zgodnie z ustawą, ale nie tylko z ustawą, znaczy kary. Jeśli ktoś nie stosuje się do segregacji, bo jeszcze 2 lata temu można było wybrać, czy ja chcę segregować, czy nie chcę segregować. Jeśli nie chcę segregować, płacę 2 razy więcej. Teraz już takiego wyboru nie ma. Posłowie, senatorowie zdecydowali, że jeśli nie chcę segregować, muszę zapłacić karę, koniec, kropka. I ta kara jest od 2 do 3-krotności tej opłaty podstawowej. W Zamościu radni przyjęli 2-krotność. A czy wiemy, ile kilogramowo tonowo jest ponad? Ponad co? Już powinno być. Co takie... A to nie ma tak, że powinno być. My musimy przyjąć każdą ilość odpadów, natomiast zakładamy, że mieszkańcy produkują tych odpadów na poziomie około 300-350 kg rocznie. I tak mniej więcej to wygląda. Proszę sobie wyobrazić tą górę śmieci, które powstają w gospodarstwie jednorodzinnym, gdzie jest powiedzmy 3-4 osoby, ponad tonę śmieci produkujemy rocznie. I jeśli one są segregowane, to nie dopłacamy aż tak dużo, bo nie ma tak, że sprzedajemy coś. Do tej pory było tak, że można było sprzedać szkło czy plastik, teraz niestety nie. My te odpady musimy
musimy sprzedać i za to zapłacić jeszcze. Więc dopłacamy do tych śmieci, ale zdecydowanie więcej dopłacamy do spalania RDF-u. Czyli jeśli dopłacamy do tony plastiku, powiedzmy tam 50 zł czy 40, to żeby spalić tonę RDF-u musieliśmy zapłacić 570 zł. To jest taki procent. Czyli 10 razy więcej. Dziękuję.